Witam Was serdecznie na moim kanale, kochani. Dzisiejszy film będzie o perfumach. Ja wiem, że Wy lubicie te filmy, w związku z tym, że zbliża się wiosna. Postanowiłam właśnie nakręcić tutaj film o Jo Malone. Taki na pewno znacie, to jest popularna, niszowa, a przynajmniej taka była, niszowa marka perfum, która, ja się tu posiłkuję, została założona przez właśnie Jo Malone w Londynie w 1994 roku. I słuchajcie, ona na tyle ogarnęła ten rynek perfumeryjny i na tyle wiedziała, co robi, że było dość spore zainteresowanie z Estée Lauder Companies. I w roku 2006 i marka Estée Lauder przejęła Jo Malone. Ona odeszła w 2006, założyła swoją własną markę, mianowicie Jo Loves. Nie wiem, jak jej idzie, powiem szczerze, że ona jest znana w Londynie, ale ja nigdy jakoś nie widziałam żadnego sklepu i nigdzie, że tak powiem, nie widziałam jej perfum. Natomiast dzisiejszy odcinek, tak jak powiedziałam, będzie o Jo Malone, perfumach, czy warto i co ja mam z ich, że tak powiem, tutaj publikacji. Jo Malone, ja tu sobie patrzę na wszystkie takie tagi i to, co ludzie piszą, jaki jest najpiękniejszy jej zapach, tej marki oczywiście, i które są najbardziej popularne. Teraz widziałam tutaj na stronie Jo Malone. Ja czekałam na ten launch, na tą nową tutaj osłonę Daydream in Color, bo będzie to specjalna edycja na właśnie wiosnę, takich egzotycznych zapachów i w bardzo pięknych buteleczkach. Ja Wam tak szybko pokażę, nie wiem, czy to widzicie. No, ale to nie będzie film o tym. Film będzie o perfumach, które ja polecam z Jo Malone. Chciałam tutaj jakby też pokazać moją kolekcję i przy okazji też ją. Przejdźmy do omawiania. Jak powiedziałam, Jo Malone jest firmą luksusową i za taką jest postrzegana tutaj właśnie w Londynie i ogólnie myślę w Europie, bo to są perfumy, które kosztują niemało, od małej 30 ml chyba kosztuje 50 parę funtów, a 100 parę specjalne wody kolońskie. Więc generalnie no nie jest to tania marka. Ja jestem jakby szczęśliwą posiadaczką kilku zapachów. Ja pamiętam, jak przyjechałam tu właśnie do Londynu, to bardzo chciałam powąchać te zapachy, bo wtedy w Polsce tych zapachów nie było. I powiem Wam, jak tu sobie pierwszy raz weszłam do butiku, bardzo mnie urzekło, że oni myślą o każdym jednym detalu. To znaczy, customer service jest bardzo sprecyzowany tutaj na klienta. Jest tu zaprezentowany zapach z tej selekcji, którą Wy chcecie zobaczyć. Pięknie zapakowane, możecie widzieć nawet opakowanie, ja Wam zaraz pokażę, jak one pięknie pakują, jak nakładają poszczególne tu etapy, czy krem nawet, który pasuje do danych perfum, które wybraliście na dłonie. Jest to taki masaż dłoni i przedramienia. I słuchajcie, one są tak jakby zaprogramowane. Zaprogramowane i co, można powiedzieć, jest to perfekcyjne w swoim wydaniu. Ja nieraz pytam moje koleżanki, bo jak wiecie, ja pracuję dla Estée Lauder, więc Estée Lauder to są poszczególne tutaj marki ze sobą połączone, więc generalnie my czasem spotykamy się też na szkoleniach. I właśnie zawsze się pytałam, jak ją to bawi właśnie to robienie tych masaży i tych specjalnych takich eventów. No jest to jej praca, więc generalnie jest to mistrzostwo, jeśli chodzi o właśnie poszczególne etapy tutaj tej customer service journey. Ale słuchajcie, ja sobie tak spojrzałam w naszego słynnego Google'a i tu są ciekawe nawet pytania. Słuchajcie, jaki najbardziej popularny zapach z Jo Malone jest znany, więc pierwsze miejsce było English Pear and Freesia. Słuchajcie, następnie było White Bluebell, trzecie miejsce było Peony and Blush Sweet, następnie było Wood Sage and Sea Salt, Nectarine Blossom and Honey and Lime Basil and Mandarin. Słuchajcie, ja Wam powiem tak,
I tak jak Wam wspomniałam o pierwszym moim takim styknięciu z tą marką, ja jak poszłam właśnie do nich do sklepu, zakupiłam dwa zapachy, że nie chciałam, właściwie to był butik, bo oni są wszędzie teraz. Zobaczcie, jak pięknie są zapakowane, bardzo precyzyjnie, piękna kołkatka. Nawet nie pamiętam, jak kupowałam tutaj świece, kandel, to miałam, zobaczcie, specjalnie tutaj takie opakowanie zapałek i oczywiście zapach, który ja bym chciała spróbować. Oczywiście to było wypchane, słuchajcie, jeszcze papierem, który był spryskany perfumami, które ja chciałam spróbować. Ale ja tego papieru już nie mam, a to było w zeszłym roku. I słuchajcie, wracając tu właśnie do pierwszego mojego zetknięcia tutaj z butikiem, między innymi zakupiłam właśnie ten zapach, który jest najbardziej polecany, czyli angielska gruszka i frizja, czyli frezja. A słuchajcie, Wam chcę pokazać, kupiłam oczywiście w 30 ml, bo ja słyszałam, że te perfumy są bardzo nietrwałe. Cała koncepcja jest tu przedstawiona tak, że je można dokładać na siebie, czyli generalnie wybierzecie sobie 5 mniejszych zapachów i możecie sobie modyfikować i tworzyć właściwie Wasz zapach personalny. No ale ja nie bardzo wiem, czy to działa. Natomiast one są tak różne od drzewnych po bardzo świeże kwiatowe, że ciężko tutaj by modyfikować i wprowadzać taki personalny zapach. Też mi ciężko jest wyjąć, słuchajcie. No ale tak wygląda 30 ml. To jest zapach English Pear and Freeze, ja tak jak Wam powiedziałam, sobie tylko przypomnę, więc one są bardzo takie kolońskie, to jest zresztą woda kolońska, tam są tylko wody kolońskie, są też chyba ekstrakty, jak pamiętam. I słuchajcie, są specjalne edycje, ja zaraz Wam opowiem o tych specjalnych. Także to jest English Pear and Freeze. Ja pokażę Wam drugą, którą ja kupiłam. Ona jest bardzo świeża, słuchajcie, ja czuję tą gruszkę bardzo wyraźnie. Frezja, czy ja wiem. I następny zapach, który wtedy kupiłam, to był Earl Grey and Cucumber Colony. Jeśli dobrze czytam, kolonie. Taki właśnie w małej, pięknej butelce. Słuchajcie, to już jest sporo czasu, jaki mam. Sprawdzam od razu ich trwałość. I w związku z tym, że ja lubię taki zapach herbaciany i oczywiście świeżość, ogórka, która przypomina mi tutaj, aż taki, taka mgiełka poleciała, która przypomina mi też Estée Lauder, więc to były moje pierwsze zapachy. Ja Wam powiem, że ja je używam niedużo, bo stwierdziłam, że one są bardzo nietrwałe na mnie. I trochę czułam się rozczarowana, że właśnie kupiłam za takie dość duże pieniądze, za 30 ml i no, zapach może trafiony, ale niekoniecznie bardzo długo utrzymujący się na mnie. No ale później doczytam, że właśnie można tworzyć i modyfikować na sobie ten zapach, więc generalnie stwierdziłam, że może tu był mój błąd. No ale z biegiem czasu, pracując też dla Estée Lauder, ja słuchajcie, mam też specjalne czasem rabaty, a że głosuję właśnie w tych edycjach takich specjalnych, to Wam pokażę specjalną też odsłonę tutaj zapachów, które były i wracają co jakiś czas, ale generalnie bardzo ciężko je dostać. W związku z tym, że je lubię, ja nie wspomniałam wstępnie, że je lubię bardzo świeże i takie cytrusowe, zresztą kto ogląda mój kanał, to nie i znajdziecie dużo tutaj też perfumeryjnych odsłon. To słuchajcie, ja zakupiłam tutaj, bardzo się ucieszyłam, zresztą jak w sklepie naszym tutaj dla tylko personelu, zobaczyłam te świetne edycje, które pamiętam, były chyba 3- albo 4-letnie i one są tylko w limitowankach. Sakura Cherry Blossom i słuchajcie, Plum Blossom w odsłonie oczywiście wody kolońskiej. Była tam jeszcze figa, ale ja tej figi niekoniecznie chciałam, ona mi przypominała i tak bardzo podobna była do tej Sakura and Cherry Blossom. Słuchajcie, i ten zapach, pozwolicie, że sobie tutaj spryskam, jest niesamowity. On jest tak świeży, tak energizujący. I ten zapach tego właśnie, tej cherry blossom, tutaj tych kwiatów wiśni, jest niesamowity. Ale powiem Wam, że ta plam może jest bardziej z tą śliwką, tutaj szukam odpowiednika, jest bardziej może treściwa, ale też bardzo, bardzo świeża.
No i później, słuchajcie, padło mi na trochę takie bardziej drzewne. Ja wąchałam tą odsłonę, słuchajcie, rok temu, tak czas szybko leci, później był COVID, rok temu, odnośnie takich drzewnych, fajnych trzech limitowanek, któraś mi pasowała, ale w końcu stwierdziłam, a nie kupię jej, nie będę wydać tyle pieniędzy. I mam odsłonę Iris and Lady Moore. Ja myślę, że ona jest chyba jeszcze, zaraz sprawdziłam, i jest, ale tylko edycja limitowana i tylko świecy, więc tych zapachu, tego zapachu już nie ma. Także ja jestem szczęśliwą posiadaczką i słuchajcie, ten zapach jest niesamowity. Oprócz, że jest ten Iris, to niesamowicie taki jest drzewny zapach. On nie jest bardzo przytłaczający, ale też nie jest bardzo świeży. Ten, zastanawiam się nad odpowiednikiem tutaj słowa Iris, bo zapomniałam, jak jest po polsku. Sprawdziłam szybko. I to jest, słuchajcie, taka kwintesencja angielskiego ogrodu właśnie, kiedy wkraczamy, kiedy to wszystko pięknie kwitnie, zwłaszcza to ten pudrowy irys, którego ja uwielbiam. On jest przecież w głównej linii meteorytów i ja Wam pokazywałam w tych odcinkach zaraz na początku mojego kanału. I dlatego może mnie bardzo urzekł. Jest też tu geranium i jest też vetiver, a ten vetiver zawsze za mną chodzi. Także to jest specjalna, limitowana edycja, taka bardzo wytrawna, patrząc tutaj na te świeże takie odsłony właśnie ze śliwką i z tym kwiatem wiśni. Ja za nie, słuchajcie, zapłaciłam jakieś 76 funtów, pamiętam, czy nawet nie 67, plus rabat, także nie był to wielki wydatek w porównaniu za cenę, którą płaciliście wówczas, kiedy one były dostępne w perfumerii, bo ja kupiłam to, tak jak mówię, w swoim sklepie tutaj dla personelu Estee Lauder. I miałam tą świadomość, że to są takie rarytasy. Słuchajcie, następna sprawa, jeśli chodzi tutaj o Jo Malone, że ona wypuszcza też produkty Bath & Body, czyli do ciała, tutaj żele, balsamy. Ja mam bodaj olejek różany z tych trzech róż. Nie pokazuję tu Wam, on jest w takiej butelce, którą ciężko mi jakby eksponować nawet na wannie, bo się boję, że ten olejek jest taki śliski, że przy okazji ta butelka spadnie i mi coś zrobi, jeśli chodzi o budowę wanny, ale on pachnie przepięknie i nadaje się na super prezent, dlatego też ludzie tutaj kupują na prezenty. Jo Malone jest bardzo wykwintną firmą i taką jest postrzegana tutaj i myślę w ogóle na świecie i ludzie szaleją, jeśli chodzi o prezenty, to tylko właśnie Jo Malone, bo on jest drogi, ale jednocześnie wygląda ekskluzywnie i nie jest jeszcze taki najdroższy, a nadal należy jakby do tych niszowych, bym powiedziała, jeszcze rzeczy. No ale o czym chciałam powiedzieć? Pokazałam Wam pakowanie, ale następną rzeczą oprócz Bath & Body i tutaj specjalnych edycji są świece. Ja wiem, że ta większa świeca, ona chyba jest półkilogramowa, czy dwukilogramowa, już nie pamiętam. Ona kosztuje ponad 300 funtów, co jest naprawdę strasznie dużym wydatkiem w życiu, by mnie kupiła tak drogiej rzeczy. Natomiast ja lubię tutaj właśnie na święta sobie szukać takich klimatycznych świec, ja bym powiedziała, i mam Sweet Almond and Macaron, który pachnie przepięknie. Słuchajcie, boję się, że to zrzucę. Jest w takim właśnie, tutaj jest taka wykwintna, fajna kokardka i on pachnie takimi ciastkami. Słuchajcie, one się naprawdę dość długo palą i ja uwielbiam ten klimat, jakie tworzą. No, ale one kosztują też 49 funtów, więc generalnie to jest dość sporo. Drugą jest, była edycja właśnie rok temu. Pine and Eucalyptus, czyli sosna i eukaliptus, która pachnie, chciałam Wam pokazać, żebyście nawet powąchały, która pachnie właśnie takim świeżością z lasu, ja bym powiedziała, taką ściętą dopiero co choinką. I naprawdę pamiętam, że niesamowity klimat był, bardzo lubiłam zapalać tą świecę.
a właśnie to na święta i po świątecznym okresie, bo właśnie dawała taki dodatkowy klimat. Podobno też właśnie Kate Middleton uwielbia zapachy Jo Malone. Nie dziwne, że one są niektóre rozkupywane, a zwłaszcza Orange Blossom i tu wyczytałam, że Grapefruit and Lime. Także słuchajcie, no dlatego ludzie, jeżeli tutaj osoby z rodziny królewskiej noszą, to od razu automatycznie napędza to rynek. Słuchajcie, ale wracając do mojego uczucia perfum tutaj i specjalnych limitowanych Jo Malone, pytanie jest, czy one są warte tych pieniędzy. Ja Wam powiem tak, to jest firma uznana, tak jak już wcześniej powiedziałam, taka niszowa, kojarzona z niszową, specjalnymi okazjami. Prezentuje się bardzo pięknie, minimalistycznie i przy okazji tak luksusowo, więc ona jest generalnie bardzo popularna. Czy jest warta? Moje zdanie jest nie. To na usprawiedliwienie jest to też, że te zapachy możecie łączyć, te zapachy możecie sobie jakby layerować właśnie, żeby tu tworzyć swój personalny zapach. Być może, ale czy to jest warte, jeżeli możecie mieć perfumy, które będą kosztować 50-60 funtów, będą specjalne? No nie wiem, ale są zwolennicy, kolekcjonerzy, którzy lubią właśnie kolekcjonować te perfumy, lubią stakować, lubią właśnie mieć kilka tutaj, że tak powiem, odsłon. Ja do nich też należę, mimo że z ręką na sercu powiem Wam, że one nie są warte tej ceny. Natomiast co jest na plus, to przepięknie te minimalistyczne ujęcia, przepiękna też odsłona nowości, przepiękne opakowanie, to Wam już powiedziałam, i ten customer service, i te dodatkowe eventy, które oni kreują tutaj, żeby przyciągnąć właśnie klienta. To jest na duży plus i myślę, dlatego ta marka tak się rozbudowuje i tak jest popularna i tak lubiana przez nie tylko celebrytów, nie tylko przez zwykłych ludzi, ale w ogóle generalnie tu w Londynie i tu w Anglii, myślę, że w ogóle na świecie też, bo gdy spotykam się z klientami, czy to z Ameryki, czy właśnie z Chin, to oni pytają, gdzie mogą znaleźć Jo Malone, i żebym nakierunkowała właśnie, co oni by mogli wybrać na prezent. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Powiedzcie, czy macie Jo Malone, jak uważacie, czy one są drogie dla Was, czy uważacie, że te są troszeczkę overpriced, że te ceny powinny być niższe. Co myślicie o ich limitowankach? Czy macie swój ulubiony zapach? I oczywiście, jeśli odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie dać mi też lajka. I oczywiście zapraszam wszystkich serdecznie do subskrypcji, bo o to chodzi, żeby rozwijać kanał i jest to niezwykłą motywacją też dla mnie. Także do usłyszenia w nowym odcinku. A tak jak powiedziałam, będzie kilka troszeczkę innych takich odcinków też, żeby taki trochę lifestyle'owy i też troszeczkę taki beauty and fashion, bo takie jest założenie miał mój kanał. Do zobaczenia, pa, pa. Kochani, chcę Wam zdradzić, że mam dzisiaj na sobie tą nową, sensacyjną maskarę znaną z TikToka, Lash Sensational Sky. Ja ją właśnie przetestowałam i możecie widzieć te rzęsy po trzykrotnym wytuszowaniu. Przygotowuję recenzję, więc jeżeli jesteście ciekawi, to serdecznie Was zapraszam i właśnie opowiem Wam dokładnie, co ja o niej myślę.